Cześć wszystkim! Witajcie w naszym najnowszym filmie, gdzie porównamy trzy czołowe laptopy dla profesjonalistów do pracy poza domem w budżecie do 1500 zł. HP EliteBook 840G6 z procesorem Intel Core i5, Dell Latitude 7300 oraz Lenovo T495 z procesorem AMD Ryzen 5. Skupimy się na ich budowie, wyglądzie oraz wykonaniu, a także przyjrzymy się różnicom pomiędzy procesorami Intel i AMD. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od EliteBooka 840G6. Jego smukła, metalowa obudowa nie tylko przyciąga wzrok, ale też gwarantuje niezwykłą trwałość. Wyróżnia się eleganckim, minimalistycznym designem i jest niezwykle lekki i kompaktowy. Latitude 7300, podobnie jak EliteBook, posiada solidną aluminiową konstrukcję, ale dodatkowo oferuje wyjątkowo wąskie ramki ekranu oraz mniejszą 13,3-calową matrycę. Gwarantuje to najmniejsze wymiary urządzenia w całym zestawieniu. Na koniec Lenovo T495, który wyróżnia się dzięki zastosowaniu procesora AMD Ryzen 5. Jego obudowa jest nie tylko trwała, ale także ergonomiczna. Aluminium w tym przypadku zostało zastąpione przyjemną w dotyku obudową z tworzywa sztucznego z zastosowaniem przy tym metalowej konstrukcji szkieletowej urządzenia. Kiedy mówimy o wydajności, kluczową różnicą pomiędzy tymi modelami jest procesor. EliteBook 840 i Latitude 7300 korzystają z procesorów Intel Core i5 8 generacji, oferujących doskonałą wydajność i efektywność energetyczną. Z kolei Lenovo T495 wykorzystuje procesor AMD Ryzen 5, który może pochwalić się lepszą wielowątkowością, co jest korzystne przy bardziej złożonych zadaniach i aplikacjach. Dla użytkowników, którzy potrzebują większej mocy obliczeniowej do pracy z grafiką czy renderowania, Ryzen może okazać się znacznie lepszym wyborem. Każdy z tych laptopów ma swoje unikalne cechy i może być idealnym wyborem w zależności od Waszych potrzeb. EliteBook 840 dla miłośników elegancji, Latitude 7300 dla tych, którzy cenią sobie kompaktowe wymiary, ale Lenovo T495 dla wymagających większej wydajności w aplikacjach wielowątkowych. A Ty, który z nich wybierasz? Daj nam znać w komentarzu. Na dole znajdziecie wszystkie niezbędne linki z informacjami o tych urządzeniach. I na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie.